Nasza ekipa, ta drobnerostka, która przyjechała do Wrocławia, to przyjechała do Wrocławia, który wcale nie miał być jeszcze Polski. Myśmy przyjechali do Wrocławia przed podpisaniem Układu Poczdamskiego. I właściwie nasze przybycie tutaj tych Polaków, którzy na te tereny, na tych terenach się znaleźli, no później dało atut w Poczdamie do tego, że teren opanowany już jest przez Polaków. Kiedy po 40 latach postanowiliśmy odtworzyć obraz tamtych pierwszych miesięcy, wiedzieliśmy, że to będzie trudne. Archiwalnej dokumentacji zostało niewiele. Nie było na nią wtedy czasu. Najpełniejszym świadectwem pozostaje ludzka pamięć. Ale mijające lata zatarły wspomnienia. Postanowiliśmy zarejestrować i utrwalić te, które pozostały. Przyjechaliśmy, nie mieliśmy nic do jedzenia. Proszę pamiętać, że tu nie było nic do jedzenia, prawda? Myśmy właściwie wynaleźli po różnych dziurach, po różnych zakamarkach, prawda? Czasem z niebezpieczeństwem i tak dalej, po różnych piwnicach. Znaleźliśmy smalec i znaleźliśmy cukier. I te wszystkie worki, prawda, trzeba było na własnych plecach nosić. I ja pamiętam cały dzień z jednym z naszych pracowników, Zakrzewskim był taki, prawda, pracownik fizyczny, nazwijmy. Nosiliśmy tak, że pod wieczór, proszę panią, usiedliśmy na ulicy, nie mogliśmy się ruszyć. No, mieszkaliśmy w hotelach, tylko że te hotele były inne niż dzisiaj. Mianowicie we wszystkich hotelach zamki do drzwi były powyrywane, także w nocy były nieoczekiwane odwiedziny rozmaitych osób, które chodziły i szukały, czy coś nie dało się jeszcze zabrać. A okien również nie było. Na szczęście była pogoda ciepła, także to nie przeszkadzało. Była ich tu garstka. Poza nimi około 400 Polaków autochtonów i parę tysięcy więźniów z byłych obozów pracy. Liczbę Niemców w tym czasie ocenia się na około 160 tysięcy. Szpital, o którym mówię, przy ulicy Poniatowskiego, zajęty, przepełniony chorymi, rannymi Niemcami. Ludnością cywilną. Nawet lekarze, którzy tam byli, niemieccy, daję przykład w szpitalu, no nie wiedzieli, co robić. Do kogo się zwrócić? Ci Niemcy byli już zupełnie inni, niż się ich pamiętało z niedawnych przecież czasów okupacji. Wtedy byli butni, ważni, pewni siebie. No, tu zrobili się malutcy i cisi. Ja pamiętam taki szczegół. Idę sobie pewną ulicą. Spotykało się przeważnie na ulicy Niemców, bo Niemcy byli w większości. Pytam tego, jak się ta ulica nazywa. Ten się trwożliwie rozglądał dookoła, mówi, aha, Strasse. Nawet z początku nie skojarzyłem, o co mu chodzi. To było Adolf Hitler, Strasse. On nie miał odwagi wymówić tego nazwiska nawet. W mieście można było jednak natknąć się nie tylko na grzecznych, przestraszonych cywilów. W ruinach ukrywali się maruderzy, kryminaliści, zdemoralizowani uciekinierzy z obozów, oddziały Werwolfu. Pamiętam, weszliśmy z bratem kiedyś do jednego z domów i brat podszedł do okna, a ja tak rozglądałem się po podłodze, no, pokój zagracony, powyrzucane różne przedmioty i w pewnym momencie krzyknąłem do brata, stój, nie ruszaj się. I on się stanął i mówię, mina koło ciebie. I w Legninę
zapakowana mina, no gdzieś o wadze co najmniej kilograma ładunek, a z niego króciutki ląd i zapalni go natychmiastowym działaniu. Dwie trzecie domów było całkowicie zrujnowanych. W pozostałych brakowało dachów i okien. Rozbite były wszystkie zakłady przemysłowe. Zniszczone były wodociągi, sieć elektryczna, tabor komunikacji miejskiej. Wszystko trzeba było zaczynać od początku i od razu. Otrzymaliśmy od dowództwa wojsk radzieckich czołg, i przy pomocy tego czołgu ściągaliśmy wagony z terenu za zajezdnią pierwszą i z zajezdni pierwszej. I sama jazda takim wagonem tramwajowym polegała na tym, że czołg ciągnął wagon, który po tej jezdni tańczył po prostu, ponieważ nie był prowadzony szynami, więc od jednego krawężnika do drugiego. Ja stałem na pomoście w tym wagonie, no, sam to wykonywałem, ponieważ obawiałem się, że wagon może się przewrócić przy uderzeniu w krawężnik. No i wyhamowywałem. Niestety nie sfotografowano otwarcia pierwszej linii tramwajowej 22 sierpnia 1945 roku. To zdjęcie jest dużo późniejsze. W okresie, kiedy uruchomiona została linia pierwsza tramwajowa, to był zaledwie jeden polski autentyczny konduktor. Pozostała część załogi rekrutowała się spośród Niemców. I dla nich uszyte zostały nowe mundury o formacie polskim, no i do tego oczywiście rogatywki, które w ten czas wojsko nosiło, no i również i komunikacja miejska postanowiła, że ci Niemcy wystąpią w rogatywkach. Niemcom się to bardzo nie podobało, no ale nie było rady. No, drugim etapem wdrożenia ich do tych funkcji nowych było nauczenie ich tych paru słów po polsku. No, trudno było, żeby w polskim tramwaju ktoś mówił farszajne bite. No więc przeszli takie przeszkolenie. Bilety proszę, więc to tam nauczyli się wymawiać. No, dostali te, nawiasem mówiąc, niemieckie bilety z niemieckimi napisami, bo przecież drukarni nie było tutaj czynnej we Wrocławiu. Poza tym uruchomiono gazownie, wodociągi, a nawet centralę telefoniczną na 20 numerów. Pierwszy raz we Wrocławiu po wyzwoleniu, to ja już byłem z początku lipca, mając trochę pieniędzy, a była taka gama, że we Wrocławiu można taniej kupić ubrania, buty, no to pojechałem i właśnie dowiedziałem się, że jest specjalna grupa operacyjna, która poszukuje pracowników do nowej fabryki, która miała powstać. Tam się zgłosiłem i trzeba trafić, że inżynier Chałubek, który był byłym pracownikiem LPOP-a i kierownikiem wydziału podwoziowni, gdzie ja pracowałem, jak mnie zobaczył, to się ze mną witał jak ktoś z najbliższym, no jak najbliższe osoby, najbliższa rodzina, bracia. Nazwę Pafa Wak nadał fabryce ówczesny minister Hilary Minc na pierwszym zjeździe przemysłowym ziem odzyskanych. Patrząc na te zdjęcia, trudno uwierzyć, że już za parę miesięcy zakład przekaże kolei pierwszych 5 węglarek, a jego załoga będzie liczyła 1600 ludzi. Te urządzenia, jak już potem uruchomiliśmy, puszczało, to tak nie wychodziło, to nie wychodziło. Z powrotem trzeba rozbierać, znowuż. I tak się dogadywaliśmy, bo tak to będzie, to nie tak, a nie, nikt żadnej pomocą, radą nie służył, bo to dawniej wszystko świeże było.
Także ani inżynier, ani nic, bo ani te rzeczy to były nowość. W tych pierwszych dniach to w ogóle nie było ani żadnych magazynów, kto żeby dał, przypuśćmy, spawarkę, czy uchwyty, kable, przewody, czy elektrody. To normalnie my właśnie żeśmy chodzili po piwnicach, do Dolmelu też, na inne wydziały i jak szedłem do roboty, to normalnie po drodze zawsze paczkę elektrod, żeśmy wiedzieli, gdzie jest taki poniemiecki magazyn, paczkę elektrod pod rękę i przynosiłem, bo z tymi elektrodami później spawałem. To nie było wymuszane. Każdy po prostu chciał w tym uczestniczyć. Pamiętam, byłem kiedyś świadkiem, jak przyszli studenci, odgrozowywali te swoje sale wykładowe. To było na terenie Politechniki. I przyszedł do nich pierwszy rektor, profesor Kulczyński. I tak na chwilę tylko przerwali, on powiedział, że nic tak nie wiąże z miastem, jak ten własny fizyczny wysiłek włożony w odbudowę tego miasta. Wtedy to mi się wydawało takie trochę z patosem i może na wyrost, a potem się przekonałem, że on miał rację. Teraz jeszcze idę tam gdzieś jakąś ulicą i pamiętam, że tam uczestniczyłem w tym odgrozowywaniu. Więc zależało od charakteru nazwy. Nazwy czysto niemieckie, takie, prawda, patriotyczne niemieckie usuwałem. A nazwy takie, powiedzmy, obojętne. Długa na przykład pozostała do dziś dnia długą ulicą. Także tego rodzaju nazwy nie zmieniałem. A takie nazwy, oczywiście nazwy rzemieślnicze, pozostały takie, jakie były. Przetłumaczyłem dosłownie również Paulinenstrasse na paulińską. Okazało się potem, że to jest pomyłka, bo była to ulica na cześć jakiejś Niemki Pauliny, która podarowała grunty, na których zbudowano tę ulicę. Kiedy referowałem potem to na komisję, to profesor Knot, który był jednym z członków komisji, powiedział, ale Paulini to taki patriotyczny zakon, oni przecież obronili Częstochowę, trzeba im ulicę zostawić. I mimo, że nigdy Paulinów we Wrocławiu nie było, to ulica Paulińska we Wrocławiu jest. Więc kolportażu wtedy nie było, a gazeta była rozchwytywana. Jak? Rano gromadzili się ludzie przed tym punktem centralnym czytelnika na ulicy Nowotki, wtedy nazywała się Krupnicza też tak z Krakowska. Ja pamiętam, do szkoły chodziłem i pracowałem, do szkoły chodziłem. Do szkoły co miałem kolegom przynieść? Pioniera. Bo każdy chciał mieć tego pioniera zanieść do domu. I właściwie tak redakcja była po trosze sprzedawcą gazet. Mówi się dzisiaj, że tam pierwszy był chleb. Oczywiście chleb był potrzebny, ale to słowo polskie było równie potrzebne jak chleb.
Ja pamiętam, to mi utkwiło w pamięci, bo byłem tym fotoreporterem i pojechałem do Pieńska. Pieńsk to jest miasteczko, z okien widać Nysę, tam na daleko na zachodzie. I ta pierwsza lekcja polskiego, te polskie dzieci na tablicy Ala Makota, tam daleko nad Nysą, wtedy to było wzruszające. Taki dreszczyk przeszedł, jak ta kurtyna pierwsza poszła w górę, jak zobaczyło się, prawda, artystów. No, potem te wszystkie arie, no to taki dreszczyk chwytał za serce i człowiek no po prostu przeżywał. Poszła to. Kurtyna w górę, to orkiestra zagrała po raz pierwszy chyba w tym teatrze hymn narodowy, a więc ta jeszcze Polska nie zginęła, jak zabrzmiała w tej sali operowej, prawda? Wszyscy stali na baczność wyprężeni. I to było właściwie takie, no, taki moment no, wyjątkowy. Akurat naprzeciwko naszego zakładu na torach kolejowych stanął pociąg towarowy. I jak zobaczyli tamci z pociągu, że my się kręcimy koło hal, pytali się nas, kto my jesteśmy i co tu robimy. No mówimy, no Polacy, a wy kto? No Polacy. My jedziemy szukać roboty z transportu tam do swoich miejsc pracy. A u was jest robota? Jest robota. Mieszkanie macie? Mamy. A nas by przyjęli do roboty? Przyjęli. No to dobra. I od razu wiele osób zeszło z tego pociągu i poszli do biura personalnego załatwić formalności, by być pracownikami PAFA-wagi. No więc nawet przyjeżdżali ludzie rzeczywiście zewsząd. Z rzeszowskiego, z tych przeludnionych, południowych województw. Ze wschodu, głównie z rejonu Lwowa i Lwowskiego. Bo tam z północy, z Wilna, to tam raczej na Pomorze jechali, na Prusy, na Mazury. Ale przyjeżdżali ludzie z zachodu i ci, których kiedyś Niemcy wywieźli na roboty, czy jeńcy, czy też po prostu całe grupy reemigrantów, tak ich nazywaliśmy, z Francji. I w tej wielkiej mieszaninie ludności ludzie się spotykali, każdy w swój bagaż tych tradycji i obyczajów przywoził. I te trzy wielkie procesy urbanizacji, integracji społecznej, i wreszcie stabilizacji politycznej. To się miały dopiero rozegrać.